Kilkuset tczewian wzięło udział w 11. przejeździe rowerowym i pikniku z okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodu. Trasa, która rozpoczęła się i zakończyła na Kanonce, przebiegała m.in. ulicą Wojska Polskiego, Nowowiejską, Jagiellońską i Armii Krajowej. Uczestnicy pokonali łącznie około 10 km. 3, 2, 1, start! Kolejny przejazd rowerowy już za nami, rowerzyści dotarli do Kanonki. Jak się jechało w tym roku? Bardzo dobrze, pogoda nam dopisała, zamówiliśmy jak w latach poprzednich. Nie, było bardzo bezpiecznie, też mamy informację sprzed chwili z karetki, że nie było żadnej interwencji. Służby porządkowe na tyłach peletonu też poinformowały, że wszystko było dobrze, więc no myślę, że świetnie wypadło. Ile uczestników w tym roku przejechało tą trasę w Tczewie? Około 350. Tak po listach obecności na szybko sprawdziliśmy, to około 350 osób. Oczywiście też w trakcie osoby dojeżdżały, więc ciężko było to przeliczyć, ale tak myślę, że 350. A w porównaniu do poprzednich przejazdów to dużo czy mało? W zeszłym roku była bardzo podobna liczba, 350-400 osób. W poprzednich latach było troszkę mniej, w jeszcze wcześniejszych jeszcze trochę więcej, więc to już taka średnia, dobra, średnia. Bardzo fajnie. Pierwszy raz jechaliśmy, ale super. Super. Z wnukiem, tak? Tak, z wnukiem. Było bardzo świetnie. No, świetnie, także nic ani się nie potknął, ani nic, także bardzo fajnie. To jest dobry sposób, żeby właśnie porzucić komunikat? Bardzo nam się podoba i bardzo byśmy chcieli korzystać dalej, tak. Super. Czyli częściej trzeba wychodzić tak, w ten sposób? Tak, jak najbardziej. Myślałam, że to będzie więcej razy, bo widziałam w zeszłym roku tylko jak przechodziłam, nie? Ale coś fajnego i dlatego skorzystaliśmy. W tym roku pilnowała i skorzystaliśmy. Czyli wnuczek może liczyć na to, że babcia będzie częściej... Babcia będzie, żeby tylko była w zdrowiu dobrym, w kondycji takiej jak jest. Super. Za rok będziesz uczestniczył? Będę. Przede wszystkim lubimy jeździć na rowerach. To jest dla nas jedna z lepszych sportowych atrakcji, że tak powiem. I... Czyli nie trzeba było długo namawiać? Nie, gdy tylko się pojawiła inicjatywa, że faktycznie będzie w tym roku ponownie, to stwierdziliśmy, że jak tylko będzie pogoda sprzyjała, to weźmiemy udział. Za rok też może spodziewać się, tak? Że... Jak najbardziej. Być może mała już będzie swoim jechała rowerem, także zobaczymy. Jeszcze zapytamy w takim razie córkę, jak się jechało? Dobrze, jak się jechało? Dobrze. Dziadek jeździ, no to ja też postanowiłam. I fajnie było, tak? Tak, bardzo fajnie. Pierwszy raz, czy w poprzednich edycjach też? Nie, pierwszy raz. I jak było? Świetnie. Zmęczony? Nie, że będę trenował. Czyli jeszcze kilka kilometrów byś zrobił? Swego rodzaju odpoczynek. Tak. Czy to jest właśnie ważne dla pana, żeby porzucić auto i wsiąść na rower, albo też skorzystać z komunikacji miejskiej lub też z nóg? Nie, jestem na co dzień aktywny fizycznie i bardzo polecam wszystkim. Taką formę ruchu może to być rower, ale... Czasem trzeba pojechać samochodem, ale aktywność fizyczna przede wszystkim. Po dojechaniu na Kanonkę na uczestników czeka teraz festyn. Na jakie atrakcje mogą liczyć teraz uczestnicy tutaj na Kanonce? Tak, przed chwilą mieliśmy wspólne zdjęcie, które uczestnicy będą mogli znaleźć na naszych wydarzeniach na Facebooku, ale też oczywiście można się zgłosić do nas do urzędu po takie zdjęcia. Mieliśmy poczęstunek przed chwilą też, wodę, drożdżówki, a teraz właśnie rozpoczynają się różnego rodzaju konkurencje, zawody piłkarskie, lekcje pilates, wyścigi cargobajków. No i oczywiście też będzie dzisiaj rozwiązanie dwóch konkursów, tczewskie przedszkolaki na rowery oraz konkurs z rowerem do pracy. To nie koniec atrakcji dla rowerzystów. Najbliższe dni upłyną pod znakiem Tygodnia z Mobilnością Aktywną, podczas którego tczewianie mogą liczyć na darmowe pakiety śniadaniowe i kawę. W czwartek odbędzie się emisja filmu i dyskusja w Fabryce Sztuk, a w piątek wieczorny przejazd rowerowy pod hasłem Świetlik.